braku. Helen? W swoich pielgrzymach do Polski. To dzisiejsza poranna msza z kościoła Mariackiego w Krakowie. A katolicy na całym świecie modlą się za zdrowie Ojca Świętego. Najwięcej ludzi przybyło na plac Świętego Piotra w Watykanie. Było ich około 1000, ale wierni zebrali się także między innymi w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku katolicy wczoraj już wieczorem modlili się w katedrze Świętego Patryka, która znajduje się w samym centrum Manhattanu. Wierni zebrali się po tym, jak światowe media podały pierwsze niepokojące wiadomości na ten temat. Podobnie jak katolicy na całym świecie z nadzieją czekają na informacje o stanie papieża. Czas na kolejne szczegóły z Watykanu i ponownie Jacek Połasiński. Czy po wypowiedzi rzecznika pojawiły się jakieś nowe informacje, Jacku? Nie, nic więcej się nie pojawiło. Czekamy oczywiście na każdy sygnał, nawet najmniejszy, tak jak podczas nocy, kiedy nie mieliśmy nic konkretnego, więc chwytaliśmy się dosłownie wszystkich drobiazgów, takich jak zapalone czy zgaszone światła, jak także światełko w głębi apartamentów papieskich świeciło się całą noc. Nie wiedzieliśmy, jak to interpretować, ale to były właściwie jedyne informacje, jakie posiadaliśmy. Potem nadeszła oczekiwana tak długo informacja i ta informacja niestety podziałała na nas bardzo źle. Informacja była niedobra i spowodowała wśród nas i wśród wszystkich katolików, wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie szok. Informacja ta dotyczyła stanu zdrowia papieża. Okazuje się, że wczorajsze informacje na Warszawie były niekompletne, ponieważ to wczoraj w organizmie papieża wystąpiło gwałtowne zakażenie. Zakażenie, które doprowadziło do zablokowania czynności układu moczowego, prawdopodobnie nerek. Bezpośrednią konsekwencją takiego stanu na ogół niemal zawsze bywa potem zawał serca i rzeczywiście dzisiaj dopiero z komunikatu Navarro-Valsa dowiedzieliśmy się, że papież przeszedł zawał sercowo-naczyniowy. Natychmiast zastosowano reanimację i wszystkie terapie przewidziane w takich wypadkach. Przy papieżu była ekipa doktora Renato Buzzonettiego, do której dołączyli wkrótce lekarze z Polikliniki Gemelli, z Wydziału Terapii Intensywnej, wysoce wyspecjalizowani w reanimacji lekarze z Oddziału Terapii Intensywnej Polikliniki Gemelli, oddziału, który kierowany jest przez profesora Rodolfo Proiettiego, tego samego, który dość energicznie sprzeciwiał się opuszczeniu przez papieża szpitala tak wcześnie, to znaczy 13 marca. Najwyraźniej, jak wynika z komunikatu Navarro-Valsa, pierwsze terapie zastosowane wobec papieża oraz antybiotyki podane mu w masowych dawkach spowodowały pozytywną reakcję organizmu i stan papieża ustabilizował się, jednakże, mówił dalej Navarro-Vals, w kolejnych godzinach nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia papieża i dzisiaj i teraz Navarro-Vals określa go jako stan bardzo zły. Mimo wszystko, ten komunikat Navarro-Valsa teraz analizowany z perspektywy pół godziny już niemal, w każdym razie już dłuższego czasu, nie jest aż tak feralny, jak mogło się wydawać. Rzeczywiście przeżyliśmy szok, słuchając tych wiadomości, że stan papieża jest bardzo zły. Można się zorientować, nie może być lepszy po zawale, nie może być lepszy po blokadzie nerek, po szoku septycznym. Oczywiście, miejmy jednakże nadzieję, że organizm papieża znowu zareaguje na podawane mu terapie, na lekarstwa, na działalność reanimatorów.
Podkreślam, są przy papieżu lekarze zarówno z ekipy watykańskiej, jak i z ekipy Polikliniki Gemelli. Są to lekarze wysoce wyspecjalizowani, należą do najlepszych w Europie, być może do czołówki, do elity światowej i z całą pewnością zrobią wszystko, co w ich mocy, by odwrócić ten stan rzeczy, który w tej chwili wydaje się bardzo niekorzystny. Wiadomo także, że papieżowi zaproponowano wczoraj, by w sytuacji pogorszenia się jego stanu zdrowia przewieziono go do szpitala, do Polikliniki Gemelli, gdzie jeszcze wczoraj lekarze zapewniali mi, że apartament papieski jest gotów w każdej chwili na przyjęcie i wszyscy lekarze są gotowi w każdej chwili podjąć wszelkie czynności, które okażą się niezbędne. Jednakże Jan Paweł II, czy też może jego otoczenie, interpretując jego wyraźnie wyrażoną wolę, Jan Paweł II w każdym razie powiedział, że nie chce jechać do szpitala, że chce pozostać w swoich apartamentach. Istotnie w jego apartamentach od dłuższego czasu, od dawna był już pokój medyczny, gabinet lekarski nieźle wyposażony. Ostatnio, podczas ostatniej hospitalizacji papieża między 24 lutego a 13 marca, ten gabinet został wyposażony dodatkowo i dzisiaj przypomina gabinet dobrze, szpitala na dobrym, na wysokim poziomie. Także zasadniczo nie było być może nawet potrzeby przewożenia papieża do szpitala, ponieważ jedyną rzeczą, jakiej brakuje, to oczywiście wszystko są informacje, które zasłyszeliśmy, informacje nieoficjalne. Jedyną rzeczą, jakiej brakuje w tym gabinecie lekarskim, w apartamentach papieskich, są przyrządy do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, ale takiej potrzeby oczywiście nie było w wypadku patologii, którą prezentował organizm Jana Pawła II. W tej chwili czekamy na jakiekolwiek nowsze informacje z głęboką nadzieją i z głęboką wiarą, że one będą lepsze niż te, które usłyszeliśmy. Noc dla pacjentów w stanie ciężkiego kryzysu jest zawsze rzeczywiście bardzo niekorzystna. Dzień na ogół przynosi poprawy. Miejmy nadzieję, że w miarę postępowania dnia, w miarę wznoszenia się słońca nad horyzontem, będzie to miało pozytywny wpływ również na organizm papieża, że jego organizm zareaguje właściwie i że te wszystkie informacje, które tak bardzo nas zmartwiły przed pół godziną, będziemy mogli skorygować je ku lepszemu. Oby tak było. Te niepokojące informacje rzecznika mówiące o zawale, o szoku septycznym, także związane były z tym, że papież później jeszcze celebrował mszę o 6 rano i o tym, że jest przytomny i spokojny. Jacku, może to jest uspokajające, chociaż odrobinę w tym natłoku, źle powiedziałem, nie ma natłoku informacji z Watykanu, w tych skąpych informacjach z Watykanu. Bez wątpienia, masz oczywiście rację. Navarro użył słowa sereno, czyli pogodny. Jest cosciente, czyli przytomny, świadomy i sereno, czyli pogodny. Takich słów użył. To jest chyba dobry znak. Myślę, że można tak interpretować tę informację. Jak również fakt, że koncelebrował mszę. Navarro nie użył stwierdzenia, papież uczestniczył w mszy, tylko użył stwierdzenia, koncelebrował mszę, a więc był jej aktywnym uczestnikiem. Wypowiadał zapewne formuły, jeśli to tylko było możliwe, liturgii słowa czy Eucharystii. To jest sygnał pozytywny i trzymamy się tego pozytywnego sygnału kurczowo, licząc, że kolejne sygnały będą jeszcze lepsze i nieco bardziej uspokajające nie tylko nas oczywiście, którzy jesteśmy najmniej ważni tutaj, ale uspokajające otoczenie papieża, 1 100 000 000 katolików na całym świecie i miliony, jeśli nie miliardy ludzi, nie katolików, chrześcijan, muzułmanów, Żydów, buddystów, animistów, kogo tylko sobie zapragniemy, bo gdziekolwiek Jan Paweł II pojechał, gdziekolwiek dotarło jego słowa, tam był otoczony szacunkiem, wielkim szacunkiem. Nie ma drugiego takiego człowieka na całym globie ziemskim, który byłby miał tak globalny zasięg i tak globalną akceptację jak Jan Paweł II. Dlatego też nie dziw, że tu koło mnie, jak okiem sięgnę w prawo, jak okiem sięgnę w lewo, wiele telewizji z całego świata na żywo w tej chwili, tak jak ja, transmituje informacje, te skąpe i te niedobre niestety, jak dotąd informacje na temat stanu zdrowia papieża. Miliony, miliardy ludzi na całym świecie oczekują tych informacji, my jesteśmy wśród nich i jak tylko jakakolwiek informacja się pojawi, miejmy nadzieję, że pozytywna, z pewnością natychmiast Państwu ją przekażemy. Liczymy na to, że następnym razem będziemy mogli być lepszymi prorokami. Jacek Połasiński i Watykan, telewizje, media całego świata informują o
o tym, co dzieje się w Watykanie, o stanie zdrowia Jana Pawła, komentarze w Niemczech. Wojciech Hernes, Radio Z. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. Co piszą, o czym mówią niemieckie media? Może zacytuję kilka tytułów. Na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze w swoim internetowym wydaniu: świat wstrzymuje oddech. Berliner Morgenpost mówi: papież w stanie krytycznym. A Bild Zeitung pisze: dramat papieża. To są tytuły internetowych wydań tych gazet, ponieważ te, które ukazały się w kioskach i te, które zostały dostarczone abonentom, nie zawierają jeszcze żadnych relacji o ostatnim dramatycznym pogorszeniu się stanu zdrowia Jana Pawła II. Nastąpiło ono przecież wczoraj późnym wieczorem, gdy piątkowe numery dzienników były już redakcyjnie zamknięte. Dlatego nie ma spektakularnych tytułów w dzisiejszych drukowanych wydaniach gazet. Ton wypowiedzi dziennikach jest pełen powagi i smutku. Autorzy zaczynają ostrożnie podsumowywać pontyfikat Karola Wojtyły, bo koniec tego pontyfikatu ich zdaniem zbliża się wyraźnie ku końcowi. Mówię teraz o wydaniach regionalnych gazet, które wstrzymały swoje niektóre wydania, przynajmniej część wydań, i wykonały tak zwane dodruki. Jeżeli chodzi o media elektroniczne, oczywiście zajmują się intensywnie tym, co się dzieje w Rzymie, z uwagą śledzą to, co tam się dzieje, i nasyłają aktualne informacje. O chorobie papieża skrupulatnie informują komentatorzy i wysłannicy niemieckich mediów do Rzymu. Oni na bieżąco informują. Wczoraj, krótko po godzinie 22:40, ceniona tutaj Marieta Slomka, moderatorka wieczornego, głównego magazynu informacyjnego Heute Journal telewizji CDF, przerwała swoją audycję po otrzymaniu informacji agencyjnych i z niepokojem doniosła o pogorszeniu się stanu zdrowia papieża. Od tego momentu, od krótko przed 11:00, już przez całą noc wszystkie niemieckie stacje telewizyjne na bieżąco informują. I trzeba powiedzieć, że te informacje nie mają charakteru spekulacyjno-sensacyjnego. Ton informacji jest bardzo poważny, z wielką troską. Można też powiedzieć, że na przykład prowadzący audycje, poranne audycje informacyjne tutaj w stacjach niemieckich, ubrani są wszyscy na ciemno i prowadzą te audycje z wielką powagą. To niemieckie media, o nich Wojciech Hernes. Co dzieje się w Wielkiej Brytanii? W jaki sposób komentarze rozlegają się na Wyspach Brytyjskich? Mariusz Kukliński. Panie Mariuszu, co mówią, co piszą media w Anglii? Większość gazet powtarza relacje agencyjne, natomiast jest też parę godnych uwagi komentarzy własnych. The Times komentarzu medycznym piszącego w tej gazecie regularnie lekarza wyjaśnia mechanizm fizjologiczny infekcji układu moczowego, szczególnie groźnej u mężczyzn wyczerpanych chorobą, i ostrzega, że kiedy taka infekcja ulegnie rozprzestrzenieniu, to pozostaje niewiele nadziei. Daily Telegraph, używając czasu przeszłego, pisze, że Jan Paweł II wywarł wielki wpływ na światową politykę, zwłaszcza na upadek komunizmu, chociaż swoimi konserwatywnymi poglądami frustrował liberałów. Przez ćwierć wieku, stwierdza ta gazeta, był kolosem na scenie religijnej i międzynarodowej, a w ostatnich miesiącach stał się żywym obrazem cierpienia. Gazeta podkreśla, że papież był zdeterminowany, by trzymając Kościół w ryzach pewną i konserwatywną ręką, jednocześnie wykorzystywać swój urząd do zwracania uwagi na los najbardziej potrzebujących i prześladowanych, a mistrzowsko wykorzystując czas, w którym zwracał się do wiernych, lekkość formy i język, potrafił przekazywać swoje myśli tak jak niewiele innych współczesnych postaci światowych. Wspomniany Times na przykładzie dokonanych wobec Jana Pawła II zabiegów medycznych ilustruje też główne elementy doktryny katolickiej, w myśl której podanie pacjentowi wody i pożywienia jest moralną koniecznością bez względu na ich stan, bowiem jak sam Jan Paweł II powiedział, chronicznie chorzy, choć są więźniami swojej kondycji, zachowują w pełni ludzką godność. Obszerny komentarz podsumowujący polityczno-moralny i religijny dorobek Ojca Świętego zamieścił The Independent. Stwierdzą, że po jednej z najbardziej niezwykłych karier w dziejach Kościoła katolickiego polski papież, znany jako mistrz komunikowania, dochodzi kresu swojej drogi. Przez lata był on uosobieniem dynamiki, charyzmy i uzewnętrzniania swoich uczuć, czyli przymiotów, których mało kto by szukał w watykańskiej kurii. Aż do ostatnich miesięcy był też uosobieniem siły woli. Kontynuował swoje pielgrzymki nawet wbrew opinii doradców. Spotykał się co środę z wiernymi na placu Świętego Piotra. Witał ich z okna swojego apartamentu co niedzielę. Wywierał nadal swoje piętno na świecie długo po utracie zdrowia.
Jego ostatnią pamiętną interwencją, przypomina ta gazeta, był pełen pasji sprzeciw wobec wojny w Iraku, kiedy to potępił niesprowokowaną agresją. Na parę tygodni przed najazdem na ten kraj przyjął irackiego ministra spraw zagranicznych, a w zeszłym roku nie zawahał się przed zrobieniem prezydentowi Bushowi wykładu o agresji. The Independent pisze też, że dla wielu różnych ludzi pontyfikat Karola Wojtyły miał różne oblicza. Dla niekatolików był czempionem polskiego katolicyzmu w opozycji do reżimu komunistycznego i to właśnie jego poparcie dla Solidarności odegrało decydującą rolę w przyspieszeniu upadku komunizmu w całym bloku wschodnim. Z kolei dla wielu katolików, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Ameryce, był postacią irytująco konserwatywną, odwracającą liberalizm Jana XXIII i potępiającą każdą drogą liberalnym katolikom sprawę, począwszy od antykoncepcji, po teologię wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. Jak pisze The Independent, był papieżem niewzruszonych jak skała pewności, narzucanych z ponurą powagą proroka ze Starego Testamentu. To prasa brytyjska, przeglądał ją Mariusz Kukliński. Wcześniej słyszeliśmy najważniejsze cytaty i fragmenty z prasy niemieckiej. Jeszcze w uzupełnieniu przypomnimy, o czym piszą dzienniki włoskie dziś na pierwszych stronach. I tak na przykład umierający papież, dramatyczna noc w Watykanie, czy łzy na placu świętego Piotra. To są właśnie niektóre tytuły z największych włoskich gazet. La Stampa, powołując się na lekarzy, pisze, że coraz cięższy stan papieża nie pozwala na przewiezienie go do szpitala. Z kolei Il Tempo podsumowuje długą noc w Watykanie i pisze o alarmie, który wywołały informacje o pogorszeniu się stanu zdrowia papieża. Także ten sam dziennik pisze o wiernych, którzy czuwali i płakali na placu świętego Piotra w Rzymie. Papież nie daje już rady. Jeszcze dziennik Libero, który podkreśla także noc w Watykanie. Wierni modlą się na całym świecie, a my teraz łączymy się z biskupem Tadeuszem Pieronkiem. Witam, księże biskupie. Kłaniam się pięknie. Jak w obliczu informacji, które do nas napływają i mamy cały czas nadzieję, że po tych niepokojących przyjdą troszeczkę bardziej optymistyczne wierni na całym świecie, my powinniśmy się zachować, jak powinniśmy w tym momencie móc pomóc papieżowi? Proszę pana, no po prostu zachować spokój i rzeczywiście, jeżeli chodzi o ludzi, którzy wierzą, no to modlić się. To jest jedyne, co możemy zrobić. Przecież nie będziemy dekretować o życiu czy śmierci papieża sami, bo Pan Bóg ma tutaj swoje słowo. Jesteśmy z nim cierpiącym, słabym. Doskonale wiemy, że taka jest kondycja ludzka. Po prostu bądźmy spokojni, pełni wiary i ufności. To jest postawa chrześcijańska, bez paniki. Bez paniki, mówi ksiądz biskup Pieronek. Dziś modlitwy w wielu kościołach w całym kraju. Takie msze już odbywają się i w Warszawie, i również w Krakowie. Księże biskupie, czy taki właśnie dzień szczególnych modlitw wyjątkowo również pomaga, no, przede wszystkim papieżowi w jakimś sensie duchowym, ale także wiernym, którzy strasznie by chcieli, żeby te informacje uspokajały? Ludzi wierzących wobec niebezpieczeństwa, wobec tej tajemnicy cierpienia. I naprawdę trzeba zachować spokój. No. To jest, nie będziemy zmieniać losów, które Bóg przeznaczył człowiekowi. To musimy się godzić na wszystko, chociaż ufamy i wierzymy, że nam go Pan Bóg zachowa. Księże biskupie, jak ksiądz przyjmuje informację o wiatyku, o ostatniej komunii przy łóżku ciężko chorego? No, normalnie, no tak jak przy każdej innej chorobie. No. Naprawdę nie róbmy z tego sensacji, bo to jest, jeżeli człowiek choruje, a papież ma prawo do tego, żeby chorować, żeby ulegać tym słabościom, które są kondycją ludzką. Zachowujmy tutaj całkowity spokój i nie panikujmy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zachowujmy całkowity spokój, mówi ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, i miejmy świadomość tego, że Jan Paweł II jest osobą, która przechodziła już niestety wiele chorób, jest osobą cierpiącą, bez paniki. Wierni modlą się w kościołach w całej Polsce. Ja przypomnę, że w poranku
TVN24 informujemy z Watykanu co jakiś czas Państwa o tym, czy wiadomo coś nowego o stanie zdrowia Jana Pawła. Miniona noc była napięta, zwłaszcza te poranne godziny, kiedy po depeszach agencyjnych, kiedy po informacjach Radia Watykańskiego, że stan papieża jest stabilny, później rzecznik Watykanu mówił o tym, że sytuacja jest poważna, że stan zdrowia jest ciężki. Teraz minęło kilkadziesiąt minut od tej ostatniej wypowiedzi rzecznika. W tej chwili czekamy na kolejne szczegóły, ale przypomnę także o tym, że rzecznik wspominał o, mówiąc o Janie Pawle II, że jest on przytomny, że był on nawet uśmiechnięty i że koncelebrował poranną mszę. Już wkrótce w poranku kolejne szczegóły z Watykanu. Informacje z Watykanu, który zresztą widać częściowo za mną, i kolejna wypowiedź, kolejna opinia ekspertów, z którymi się łączymy. Paweł Grzesiowski, immunolog. Witam panie doktorze. Dzień dobry. Była mowa, cytując znowu Joaquina Navarro-Walsa, o szoku septycznym, o zakażeniu. Co to oznacza, gdyby pan mógł sprecyzować, wyjaśnić nam bliżej sytuację, w jakiej znajduje się organizm człowieka właśnie, kiedy jest szok septyczny, kiedy jest zakażenie? W momencie, kiedy bakterie osiągną taki etap, że przenikają do organizmu, do krwi, wówczas z nich wydzielają się substancje toksyczne, które powodują, że cały organizm jest, to można powiedzieć, zaatakowany i również zmobilizowany do walki. Wynikiem tego jest wysoka gorączka i przede wszystkim silne osłabienie organizmu i często spadek ciśnienia, a więc taki stan, w którym nazywamy to właśnie fachowo wstrząs septyczny, czyli moment, kiedy organizm jest poddany działaniu tych toksyn bakteryjnych i podczas walki z nimi ujawniają się takie objawy. Jak się walczy z tym zakażeniem? Podstawową sprawą, jeżeli chodzi o walkę z zakażeniem, jest jednak ludzki organizm. I tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, że sytuacja jest trudna, ponieważ i wiek, i stan ogólny papieża, i jego aktualnie w tej chwili sytuacja, powiedzmy układ odporności, nie jest dobra. W związku z tym ta walka organizmu jest na pewno słabsza czy osłabiona. W związku z tym tutaj pierwsze pytanie to jest o antybiotyk, to jest o leczenie kierunkowe zwalczające zakażenie, i leki stabilizujące
czyli najczęściej po prostu podawanie płynów i wyrównywanie stanu, utrzymywanie ciśnienia w dobrym zakresie, no żeby krążenie pracowało. Czy długi jest czas, kiedy organizm przyjmuje kurację antybiotykową, kiedy można powiedzieć, że to, co miało pomóc, właśnie pomaga i że widać wyraźnie rezultaty? No zwykle to widać po dosłownie pierwszych dawkach leku. Nie można powiedzieć tego na pewno w ciągu minut, ale można to powiedzieć w ciągu, powiedzmy, pierwszych dwóch dni leczenia, że organizm pozytywnie zareagował na lek, że lek jest skuteczny, czyli niszczy bakterie i organizm, można powiedzieć, wraca do normalnego stanu. Czyli jaki, panie doktorze, jest ten czas, kiedy słysząc wcześniej o szoku septycznym, można powiedzieć, że ten kryzys, mamy przecież taką nadzieję, że ten kryzys minął i że organizm się obronił? No najwcześniej, myślę, można tutaj wyrokować coś po 48 godzinach, dlatego że to jest taki stan wahania, wielu zmian. Oczywiście antybiotyk podaje się nie w ciągłej kroplówce, tylko w określonych dawkach, odstępach czasu, więc no przynajmniej 3-4 dawki antybiotyku, co mniej więcej właśnie stanowi dobę, półtorej doby, wtedy można powiedzieć, jakie jest rokowanie. Czyli, panie doktorze, to są odstępy jakiegoś czasu, w których podaje się kolejne dawki lekarstw, kolejne dawki antybiotyków. Tak jest. Czy to są długie przerwy pomiędzy jedną lekarstwem a drugim? W zależności od wybranego leku to może być nawet 12 godzin, a może być 4. No to w zależności od tego, jaki lek został, jaki antybiotyk został wybrany do podawania. To tutaj zależy wybitnie od rodzaju tego antybiotyku. Immunolog Paweł Grzesiowski, dziękuję bardzo. To szczegóły z medycznego punktu widzenia szoku septycznego, o którym mówił Joaquin Navarro-Valls, podsumowując minioną noc i nie precyzując dokładnie, o której godzinie stwierdzono właśnie ten szok u Jana Pawła II. I druga także informacja dotycząca zdrowia mówiła o zawale. Już wkrótce kolejne szczegóły, bo zbliża się czas serwisu poranku. Lekarze z Polikliniki Gemelli opiekują się papieżem, walczą o poprawę jego stanu zdrowia w Watykanie. Wierni z kolei modlą się na całym świecie, także o poprawę zdrowia Jana Pawła II. W Polsce już odprawiono poranne msze święte. Wierni między innymi modlili się w kościele mariackim w Krakowie. Modlimy się za Ojca Świętego. Ufamy, że i tym razem pokona chorobę. Jest to ciężka sytuacja i przykra, bo słyszy się coraz więcej o tym, że coraz więcej ludzi wątpi w to, że papież ma siłę do prowadzenia kościoła. Ja ufam w to, że jednak głowa pracuje, pomimo tego, że cały organizm jest słaby. No i trzeba pamiętać o tym, że to były zamachy na papieża i to miało bardzo duży wpływ na to, że tak ciężko się czuje teraz. No martwię się troszeczkę, no bo Ojciec Święty dla nas Polaków jest wzorem. To jest wszystko w rękach Pana Boga. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Jesteśmy całym sercem z Ojcem Świętym. Tak mówią wierni o Janie Pawle, życząc mu powrotu do zdrowia. A najnowsze informacje z Watykanu teraz w serwisie 8.30. Marta Kuligowska. Papież jest w bardzo ciężkim stanie. Przyjął ostatnią komunię. W swoim oświadczeniu rzecznik Watykanu powiedział, że wczoraj papież przeszedł szok septyczny i jednocześnie zawał serca. Lekarze zdecydowali o użyciu respiratora. Papież nie chciał jechać do szpitala. Przebywa teraz w pokoju medycznym w sali Pałacu Apostolskiego, która przypomina sale szpitalne. Po intensywnych terapiach, po podaniu antybiotyków wydawało się, że stan ten powoli ustabilizuje się. Przy papieżu cały czas czuwają jego osobisty lekarz Renato Budzonetti oraz dwóch specjalistów od reanimacji.
a także dwaj pielęgniarze. Niestety z Watykanu płyną bardzo niepokojące wiadomości. Stan Jana Pawła II jest bardzo ciężki. Według ostatnich doniesień rzecznika Watykanu Joaquin Navarro-Valsa wynika, że papież jest przytomny, spokojny, ma jasny umysł mimo swojego stanu. Z tych doniesień rzecznika wiadomo, że dziś o godzinie 6 papież celebrował mszę świętą. My czekamy na kolejne doniesienia z Watykanu, czekamy na oświadczenie rzecznika Watykanu, na to, co mówi nasz korespondent, na to, co mówią różni komentatorzy, z którymi w poranku cały czas będziemy się łączyć. A wierni na całym świecie modlą się za papieża. Tu widzimy plac świętego Piotra, gdzie od wczorajszego wieczora, od momentu, w którym ogłoszona została informacja o pogorszeniu się stanu zdrowia Jana Pawła II, gromadzą się wierni, wierni z całego świata. Wierni także w Polsce modlą się oczywiście za papieża, także rodzinne wadowice od wczesnego rana w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i wadowiczanie modlą się przed wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To w tej świątyni Karol Wojtyła został ochrzczony, to tam także przyjął pierwszą komunię świętą. Cała Polska modli się za papieża w Warszawie, w kościele świętej Anny. Poranna msza była ofiarowana w intencji Ojca Świętego. Modlono się o spokój, o potrzebne łaski. To jest Warszawa, kościół świętej Anny przy krakowskim przedmieściu. Godzina 7 rano, poranna msza. To była codzienna msza ofiarowana w intencji zdrowia Ojca Świętego. Teraz zdjęcia z Krakowa, z kościoła Mariackiego. Ukochany Kraków też prosi o zdrowie dla Jana Pawła II. To poranna msza z kościoła Mariackiego. A o powrót do zdrowia papieża Jana Pawła II modlą się również jak każdego dnia i bernardyni, i pielgrzymi w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Także we wszystkich meczetach i muzułmańskich domach modlitwy w Polsce odbędą się dzisiaj. Modlitwy w intencji zdrowia papieża Jana Pawła II. Wprowadzono do żołądka Jana Pawła II i być może, sugeruje Petrosillo, ta sonda była mimowolnie przyczyną tego gwałtownego pogorszenia się. Z podobnymi opiniami nieoficjalnymi spotkałem się wczoraj, pracując nad reportażem z Polikliniki Gemelli. Rozmawiałem z wieloma lekarzami, tym razem wolno im było mówić. Oczywiście niewielu z nich zgodziło się na cytowanie imienia i nazwiska, ale lekarze też byli przekonani, że ta sonda była posunięciem ryzykownym. Prasa mówiła tutaj o swojego rodzaju konkurencji, swojego rodzaju konflikcie pomiędzy ekipą profesora Rodolfo Projettiego z Polikliniki Gemelli, a ekipą watykańską, którą kieruje już od lat dr Renato Budzonetti. Mianowicie, że lekarze, profesorowie z Polikliniki Gemelli nalegali, by papieża odżywiać za pomocą tak zwanego PEGu, to jest skrót od angielskiego terminu, a oznacza w praktyce przedostanie się do żołądka papieża poprzez skórę na brzuchu. Ich zdaniem było to rozwiązanie o wiele bezpieczniejsze. W każdym razie ekipa doktora Budzonettiego zdecydowała się na rozwiązanie to drugie, które znamy, sondę nosowo-żołądkową. I Orazio Petrosillo w Messaggero, jak wspomniałem, nie tylko on sugeruje, że być może właśnie ta sonda, której organizm papieża nie chciał tolerować, mogła stać się przyczyną jego kłopotów. Chciałbym pokazać jeszcze kilka innych komentarzy, na przykład komentarz Vittorio Mestoriego w Corriere della Sera, zatytułowana Wybór wielkiego uchodźcy polskiego. Podkreśla Vittorio Messori, jeden z wybitnych pisarzy katolickich i człowiek, który
spisał rozmowy z papieżem i na ich podstawie powstała książka Przekroczyć próg nadziei, pisze, że papież Jan Paweł II był człowiekiem globalnym, miał wiele ojczyzn, każdy kraj na naszym grobie był jego ojczyzną, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy miał tę ojczyznę jedną, najważniejszą, Polskę, i nigdy nie przestał jej kochać. La Stampa też publikuje bardzo interesujący komentarz pióra księdza Leonardo Zegi, który przez lata był dyrektorem wielkiego, wielkiego tygodnika katolickiego, który się nazywa Rodzina Chrześcijańska, Familia Christiana. Ksiądz Zega uchodził zawsze za przedstawiciela postępowego skrzydła Kościoła i nie wszyscy pogodzili się z faktem, że został oddalony od dyrekcji Osservatore Romano. I właśnie ksiądz Leonardo Zega pisze: sens pontyfikatu, nadzieja dla oczekiwań i obaw całego stulecia. Myślę, że te słowa księdza Zegi rzeczywiście bardzo dzisiaj dobrze oddają w jakiejś mierze wielkość papieża Jana Pawła II. Rzeczywiście, jak podkreślaliśmy i jak nie przestaniemy nigdy podkreślać, jest to postać wyjątkowa, absolutnie jedyny człowiek na całym globie ziemskim, którego się kocha pod wszystkimi możliwymi niebami w każdym zakątku globu, dlatego że jest człowiekiem wyjątkowym i to do wszystkich dociera, niezależnie od tego, czy są to ludzie wierzący, czy są to ludzie niewierzący, czy są to katolicy, czy wyznawcy innych obrządków chrześcijańskich, czy są to ludzie zupełnie innych religii. Wielkość papieża dotarła do wszystkich, jest dla wszystkich zrozumiała i w jakiejś mierze ten jeden pojedynczy człowiek był odpowiedzią na potrzeby i obawy całego stulecia, tego przełomu stuleci, pisze ksiądz Zega w dzisiejszej turyńskiej La Stampie. Słowa Jacka podkreślają także uroczystości msze w Polsce, nie tylko w kościołach katolickich, bo także muzułmanie dziś modlą się za zdrowie Jana Pawła II, a my relacjonujemy także to, co i w Warszawie, i w Krakowie, w Zakopanem, jak informują również agencje, przez całą noc górale i turyści modlili się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wspomniany Kraków już za kilka chwil w poranku. Każda chwila. To dlatego HP oddaje do Twojej dyspozycji nowego notebooka. HP Compact NX6110 z dodatkowym akumulatorem, którego pojemność pozwala na ponad 9 godzin mobilnej pracy. Masz dwa razy więcej czasu na bycie aktywnym. Skorzystaj z tego. HP Compact NX6110 z technologią mobilną Intel Centrino. Setki ludzi gromadzą się od rana na placu Świętego Piotra w oczekiwaniu na wiadomości o stanie zdrowia Jana Pawła II. W Krakowie jest Leszek Kabłak, powiedz, przedstawiciele duchowieństwa nawołują do i nakłaniają modlitwy, wspólnej modlitwy za papieża. Czy w Krakowie także takie modlitwy? Oczywiście Kraków obudził się bardzo zaniepokojony stanem zdrowia Ojca Świętego. Na wszystkich porannych mszach świętach modlono się za zdrowie papieża. My z kamerą uczestniczyliśmy w porannym nabożeństwie w Bazylice Mariackiej, w takiej małej kapliczce tuż przy wejściu. Wypełniona ona była po brzegi bardzo wieloma wiernymi. Były zarówno osoby młode, jak i starsze. Wszyscy w skupieniu żarliwie modlili się za Ojca Świętego. Gdy wyszli z Bazyliki Mariackiej, pytałem ich, co czują. I wszyscy jak jeden mąż powtarzali, że głęboko wierzą, iż papież pokona tę chorobę, że wróci do zdrowia i że bardzo żarliwie, gorąco modlą się za niego.
A czy miałeś okazję rozmawiać z mieszkańcami albo przyjezdnymi Krakowa, którzy teraz albo przed chwilą byli na rynku? Co oni mówią o informacjach z Watykanu? Tak naprawdę ludzie niezbyt dużo wiedzą, sami nawet pytali mnie, czy my coś więcej wiemy, więc przekazywaliśmy im te informacje, które sami posiadamy. Wszyscy lekarze oficjalnie tego nie potwierdzają. U Jana Pawła II coraz widoczniejsze są objawy choroby Parkinsona. Wierni na całym świecie modlą się, żeby Ojciec Święty powrócił do zdrowia. Magda Sakowska, TVN24. Papież przeszedł szok septyczny, jednocześnie zawał serca. Wczoraj wieczorem Jan Paweł II dostał wysokiej gorączki z powodu zapalenia układu moczowego. Wystąpił też gwałtowny spadek ciśnienia. Lekarze zdecydowali o użyciu respiratora. Papież nie chciał jechać do szpitala. Przebywa w pokoju medycznym w sali Pałacu Apostolskiego. W nocy informacje były uspokajające. Mówiło się, że zdrowie papieża stabilizuje się. Po podaniu antybiotyków wydawało się, że może być lepiej. Niestety to, co słyszymy, bardzo niepokoi. Przy papieżu cały czas czuwają jego osobisty lekarz, Renato Budzonetti, oraz dwóch specjalistów od reanimacji i także dwaj pielęgniarze. Według ostatnich doniesień rzecznika Watykanu wynika z nich, że papież jest przytomny, spokojny, ma jasny umysł mimo swojego stanu. Dziś o godzinie 6 celebrował mszę świętą. My czekamy na kolejne doniesienia z Watykanu, czekamy na oświadczenie rzecznika, na to też, co mówi nasz korespondent. Oczywiście z rana nie ma w tej chwili tłumu, raczej schodzą się grupy, które wejdą, po prostu są akurat przy wejściu do Bazyliki Świętego Piotra. Grupy turystyczne, pielgrzymkowe. W tej chwili nie ma ich wiele. Można powiedzieć, że od 15 minut schodzą się. Poszczególne osoby po prostu patrzą w zamknięte okiennice okien papieża. Rozmawiałem z dwiema siostrami zakonnymi, które przybyły tu nieco wcześniej. Po prostu czekały na jakieś aktualne wiadomości o godzinie 9. Te fakty zostały przed chwilą podane. A więc oczywiście wiadomości podane w nocy bardzo poruszyły wiernych, którzy masowo tutaj przybyli. Jedni tylko pytać się, co jest, co dalej. Jedni po prostu żarliwie modlić się. Wiadomo, że wymowa tych twarzy wpatrzonych w tej chwili w okna, przed którymi oczywiście nic się nie dzieje. Nie są to tłumy w tej chwili, bo zaczyna się normalny rzymski dzień. W tym jest jego wielkość. Pozostał takim sam, mimo że jest duchowym przywódcą świata, głową Kościoła. Takim samym pozostał. To jest ten sam Wojtyła, którego znałem jako chłopca, który nie miał zamiaru wcale być księdzem, bo tak było na początku. Karol Wojtyła jako kardynał, będąc w Rzymie, było rzeczą wiadomo, że jeździ na nartach. No, kardynałowi jakoś to tak z pewnym dezaprobatem przyjmowali. Kardynał to jakoś to nie wypada, nie uchodzi, żeby jeździł na nartach. No a Lolek odpowiedział, że w Polsce 50% kardynałów jeździ na nartach. No więc ci byli zaskoczeni, jak to aż 50% kardynałów w Polsce jeździ na nartach. No tak, bo kardynał Wyszyński nie jeździ, a ja jeżdżę. To ojciec Lolka zaszczepił to zamumowanie do gór. Obaj uznali, że czym bliżej, czym wyżej są od ziemi, tym bliżej są Boga.